Dzięki cyklicznym spotkaniom poruszonych zostanie szereg zagadnień z życia naszego miasta i powiatu. Dzisiaj odbyło się drugie z nich, na którym obecni byli kołobrzescy seniorzy. Podczas spotkania poruszonych było wiele problemów, z jakimi ta grupa społeczna wciąż się zmaga. To choćby brak miejsc, w których seniorzy mogliby się spotykać. To pomoc tym osobom, które są samotne. To wsparcie tutaj radnych i społeczności lokalnej, jeżeli chodzi o funkcjonowanie CUS-u. Więc tych tematów jest bardzo dużo. Myślę, że tego typu spotkania, które będą odbywały się regularnie i to deklarujemy, będą eliminowały jakieś minusy z systemów, które wprowadzamy i w mieście, i w powiecie. Wiemy, że seniorzy inaczej wyglądają, ich funkcjonowanie w mieście, inaczej wygląda funkcjonowanie w samym powiecie. Są tutaj nasi przedstawiciele z powiatu i wiemy, że na wsiach jest bardzo duże wykluczenia. Widzimy tutaj pole do współpracy i miasta, i gmin naszych powiatu kołobrzyskiego, tak aby tym naszym seniorom żyło się po prostu lepiej. Jak mówił podczas spotkania Bogdan Błaszczyk, problemy, które poruszane były podczas spotkania, dotyczą ponad 30% seniorów. On będzie narastał i myślę, że dzisiaj wszyscy sobie uświadomiliśmy, że takich spotkań jest za mało i będziemy sukcesywnie, nawet już po wyborach, jeśli nam się uda jako radnym, ten temat zgłębiać i go wdrażać w życie. Te wszystkie pomysły i programy. I ścisła współpraca, pani redaktor, i wy też się na pewno zgodzicie, między powiatem, ościennymi gminami i miastem Kołobrzeg, bo nie tylko tutaj są nasi seniorzy, ale też obręb niestety jest to dosyć duży. Przypomnijmy, w mieście była przeprowadzona diagnoza potrzeb mieszkańców, z której wynika, które dzielnice w mieście są najbardziej wykluczone, jeśli chodzi o seniorów. To głównie dzielnica zachodnia. Dzielnica zachodnia oczywiście jest projekt. Mam nadzieję, że nowi. No, kontrakt jest i starajcie się, dziewczyny, jak najszybciej to, żeby uruchomić, bo naprawdę mieszkańcy czekają na to. Przykład ze Szwecji, ze sąsiadów. Oni mają w każdej dzielnicy dom ludowy. No i to, są ja. Wszystkich organizacji. Ja właśnie widziałam, jak byłam w Danii, że rano wszyscy emeryci z każdych uliczek gdzieś tam na skróty dochodzili do tego budynku. Tam mieli zabiegi, jakieś ćwiczenia, no, posiłek i potem wieczorem sobie szli do domu. Wyluzowani, zadowoleni, no i też zaopiekowani. Takie coś to mi się marzy, szczerze mówiąc. Podczas spotkania omówiono pomysł powstania biuletynu, który przynajmniej raz w roku miałby trafić do każdego seniora w powiecie. Informowałby między innymi o wszystkich wydarzeniach kierowanych do seniorów. To w formie, nawet jeśli byłoby to wrzucone do skrzynki, czy rozdawane w urzędzie gminy, będzie łatwiejszy dostęp, człowiek prędzej czy później to przeczyta. Może nawet raz do roku to będzie zbyt rzadko, może nawet raz na kwartał, oczywiście to są finanse i należałoby nad formą popracować, ale musiałoby docierać do wszystkich mieszkańców powiatu i wszystkich osób, bo nawet jeśli trafi do młodszych, oni przekażą komuś innemu i zawsze znajdzie ta forma papierowa, znajdzie swój ten, zwłaszcza, że jest to pokolenie, które głównie do takiej formy, do czytania codziennie gazet jest przyzwyczajone, więc uważamy, że to jest taki priorytet i podstawa. Gdzie są świetlice, gdzie są miejsca spotkań, gdzie są miejsca, gdzie cokolwiek się dzieje, bo ludzie naprawdę nie mają tej informacji, czyli główny ten taki problem do informowania. Wszystkie uwagi podczas spotkań zostają spisane, następnie zostaną przedyskutowane i będą zawarte w programie wspólnoty samorządowej. Nie tylko ze spotkań z naszymi kołobrzyskimi seniorami dzisiaj, ale również ze wszystkich spotkań, które organizujemy przez cały miesiąc marzec. I to jest dla nas bezcenne, bo nie ma lepszego programu dla mieszkańców miasta i powiatu, jak program płynący prosto z potrzeb naszych mieszkańców miasta, gmin i powiatu. Kolejne spotkanie w ramach projektu pod nazwą Centrum Dialogu Społecznego Wspólnota Samorządowa 2024-2029 odbędzie się w środę z przedstawicielami OSP powiatu kołobrzeskiego. Będziemy dyskutowali na temat współpracy i utworzenia w Starostwie Powiatowym Centralnego Ośrodka Współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Zapraszamy bardzo serdecznie, a już w najbliższy piątek, 8 marca, piękna uroczystość, spotkanie w ramach Sublima Centrum Dialogu Społecznego, konsultacje programowe 2024-2029, Dzień Kobiet.